tego. Określa się wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżnienia domów zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczania i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Zambrze. Ten projekt uchwały tylko tego dotyczy. Ten projekt uchwały dotyczy tego, kto może w gminie Zambrze, przepraszam bardzo, czy ten ze Szczebrzeszyna może, czy nie może. Ten projekt uchwały dotyczy tylko wymogów, jakie on ma spełnić, jeśli chce w gminie Zamość utrzymać zezwolenie. A o tym, że ma utrzymać w gminie Zamość zezwolenie, decyduje ustawa. Nie ta uchwała, nie ten projekt uchwały. Ten projekt uchwały tylko zawężony ma temat. Składasz wniosek, masz obowiązek i ustawa o tym mówi. Masz obowiązek złożyć wniosek z promesą oczyszczalni, że ci przyjmie to. Masz wniosek złożyć do wójta gminy Zamość. To mówi ustawa. To nie my decydujemy. I wójt gminy Zamość ma wydać zezwolenie i tylko taki może świadczyć usługi. A ten projekt uchwały tylko określa, co on ma do tego wniosku dołączyć, jakie wymagania ma spełnić, by wójt mu wydał zezwolenie. Okay, resztę reguluje ustawa. Tutaj coś pan radny chce. No okej, okej. No to widzicie, to jest sam przykład na to, że sporo dokumentów jest tworzonych, że tak powiem, rewolucji nie odkrywamy. Tworzymy to na podstawie projektów uchwał, które no, w innych gminach już są przyjęte i... Nie, no okej, okay. Ja to tylko chciałem do kwestii własnego wyjaśnienia to, co mówię, bo tak nie do końca zrozumiałem. Dla mnie to nie do końca określone, jak to ma być. A to, żeby nie poszło na sesję, bo to... No okej, okay, to ja sami to widzicie, my taką uchwałę mamy z 12 jeszcze roku, więc to funkcjonuje od lat. Rozwiązania takie ustawowe. Tylko teraz zmieniły się przepisy, tam weszły przydomowe oczyszczalnie ścieków, więc no, doprowadzamy do jakichś nowych, do zgodności z nowymi regulacjami prawnymi, więc tam tą uchwałę uchylamy z 12 roku, a nowe rozwiązania. No, proszę bardzo. No to dla jasności sprawy, bo tak to się martwa, nie? Powiedzmy, że jest miejscowość przejazdowa, na przykład za rzeczy niebezpieczne. I jedzie samochód, stanie pod sklepem, koło sklepu, wyleci sąsiad i zapyta się, masz pan tam z połowy wolne? No ma, no to bierz u mnie. I tak, no oczywiście nie powinien ten przewoźnik z innej gminy jadący tranzytem brać. Ale czy może brać? Jak ma zezwolenie, może brać. Tylko musi mieć zezwolenie. Czy nie ma? To ja. Po kolei, jedzie tranzytem. A czy ten mieszkaniec pytający się, czy ma pusto pół, czy mu zabierze, ma obowiązek mu sprawdzać koncesję, czy on ma na terenie gminy? Mieszkaniec chce się pozbyć towaru, zapłacić, dostać. Panie Wiesławie, odpowiedź wiem, że to trochę źle zabrzmi, ale wybaczcie, ja dosyć często od mieszkańców też to słyszę. Żyjemy w XXI wieku. Ja też dosyć często to słyszę od mieszkańców. Od lat ciąży na mieszkańcu obowiązek spojrzenia na stronę internetową gminy i sprawdzenia, kto może świadczyć usługę na terenie gminy Zamość. Więc nie zmienimy tego. Ustawodawca tak zdecydował, że mieszkaniec ma o to zadbać. Mieszkańcy ma o to zadbać. Wójt ma poinformować mieszkańców, udostępnić to informacji publicznie i to zostało zrobione. I teraz dalej idąc tą drogą, słuchajcie, wracamy do oczyszczalni ścieków. Taki ktoś, kto nie ma zezwolenia na terenie gminy Zamość, on nie ma promesy. No nie wykaże. Nie ma promesy z oczyszczalni w Zamościu. Nie ma promesy z oczyszczalni w Zamościu. No powiedzmy, ma promesę z oczyszczalni ze Szczebrzeszyna, na przykład, czy, no nie wiem, Zwierzyniec, czy jeszcze nie wiem, Biłgoraj, czy ktoś. No, a więc nie pojedzie do Zamościa, do oczyszczalni, bo mu nie przyjmą. Bo tam tylko ci, co mają wydane promesę ich i zezwolenie wójta. Wójt nie wyda zezwolenia bez promesy. Nie przyjmie tutaj ścieków. Pojedzie tam, gdzie mu ma zgodę na promesę, wydał mu burmistrz z Szczebrzeszyna, ma promesę z oczyszczalni w Szczebrzeszynie, pojedzie tam. Ale w tej chwili nie tylko wójtowie gminy, burmistrzowie prowadzą to, co prowadzą, u mnie już byli z PGK-u, oni też uściślają sobie ewidencję. I w pewnym momencie dojdą do tego, przestaną oszukiwać tacy przedsiębiorcy, że on to przywozi z gminy Szczebrzeszyn.
A co jest dla mieszkańca? I przestało mu przyjmować. Co dla mieszkańca to oznacza? Jak taki przedsiębiorca wykona usługę u mieszkańca, pojedzie do Szczebrzeszyna, bo go w Zamościu nie zrzuci ścieku, pojedzie do Szczebrzeszyna, a on w Szczebrzeszynie poda, że wyciągnął, usługę świadczył mieszkańcowi w Szczebrzeszy. Długo to mu się nie uda poszukiwać. Kiedyś to w pewnym momencie wyłapie go już ewidencję, które zaczynają uściślać u siebie. U nas to będzie oznaczało, że nie będzie śladu w naszej ewidencji prowadzonej przez PGE. A u nas także, że ktoś ma wykonaną usługę, a więc robi to, co powinien robić. To się koło zamyka i to tak musi funkcjonować, to musi być powiązane. Oczyszczalnia ścieków, gmina, to wszystko musi być powiązane, bo są różne rozwiązania, to musi być wszystko powiązane. No, trochę sam raz uważam, że w tym momencie te rozwiązania ustawowe nie idą za daleko. No, to chyba jednak to powinno być powiązane z tymi lokalnymi różnymi uwarunkowaniami. My część mamy gminy w ramach aglomeracji zamojskiej, a więc to jest twardo przypisane, że nawet jak tam kanalizacji jeszcze sanitarnej nie ma, to ma być to wszystko w oczyszczalni ścieków w Zamościu. Są różne rozwiązania lokalne. Więc w tym wypadku sam raz uważam, że chyba jednak te rozwiązania ustawowe są właściwe, że potrzebna zgoda, potrzebna rejestracja tutaj, ta koncesja wydana przez wójta właściwej gminy, a wcześniej do tego promesa właściwej oczyszczalni ścieków, tylko że mieszkańcy muszą o tym wiedzieć i pilnować tego. Wystarczy wejść na stronę internetową i trzeba to mieszkańcom przekazywać. Proszę bardzo, pan przewodniczący. Ja kolego z kolegi Wiesia radny. Jak będzie jechał, panie Wiesiu, samochód z gminy Brzeżynec, klimat powiedzmy, to jest tajemnica, to on tranzytem może u ciebie śmiało brać i do Zamościa przywieźć. Z gminy Brzeżynec, bo on ma. Sprawdzałem to tutaj. Włożę do Zamościa. No to musimy. No to on może ma i zezwolenie z gminy Zamość. No ma, no to dlatego mówię. Jest na stronie internetowej. Jest, no to nie ma problemu żadnego. No to jest tak, tylko że ma i zezwolenie. I on będzie tranzytem. Problem jest tylko z tymi, którzy jeśli robią takie rzeczy, ja już też słyszałem o tym, ale w układzie tylko takim, że mieszkańcy mówią, że dobrze, z sąsiedniej gminy tańsze są usługi, a tutaj w gminie Zamość tak przedsiębiorcy zdzierają dużo i wójt w tym pomaga. No nie ma problemu, żeby każdy wystąpił tutaj. Oczywiście w tej chwili jest ta pewna blokada przez oczyszczalnię ścieków. Kto nie ma ich promesy w tej chwili, no to jakiś czas być może oni nie będą dawać, bo wiem, że już nie dają, bo się zakorkowali nowym. Ale nie ma problemu, żeby ktoś występował. Ma zezwolenie na terenie gminy Zamość i może sobie tak tranzytem jechać ze zwierzyńca. Tak to usługi spłacić, no, ma prowadzić zwierzyńcu. Ma miejsce prowadzenia uszlet w gminie Zwierzynec, nie ma problemu żadnego. Musi mieć zgodę i oczyszczalni, i w tym momencie później w konsekwencji wójta gminy Zamość. Ale mieszkańcy muszą się wykazać fakturą, prawda? No to oczywiście, ale tylko od podmiotów, które są wykazane, wykazane na stronie internetowej gminy Zamość, a więc do tych uprawnionych podmiotów. Jest to dwa słowa. No, no to proszę bardzo. Na słowa mianowicie. Ja nie uważam, że każdy z mieszkańców ma nawet możliwość sprawdzić, chociaż w większości, bo nie posiada bowiem sprzętu. A mówiąc szczerze, jeszcze nie miałem pomysłu, żebym sam sprawdzać, nie? Chociaż mam. Ale to nie to tak na marginesie. Panie wójcie, miałem tego akurat nie poruszać, bo to takie troszkę skarżenie jest, ale mianowicie. Jak jest z tą sytuacją, bo na zebraniu bodajże 9 września pan wójt mówił, żeby nie czekać na wezwania odnośnie dokumentacji związanych z tym oczyszczaniem tych zbiorników, nie? Czyli umowa, czyli faktura ostatnia, to jeszcze dwa drugi tam dochodzą, tylko sukcesywnie wcześniej nie czekać na wezwanie przynosić, nie? Tak wójt mówił. Nie wiem, czy na innych zebraniach, ale u mnie tak wójt mówił. No bo trochę się to kłóci z tym, co wójt mówił, bo no chcę delikatnie, no ale no i powiedzmy tak, dzisiaj przyniosłem
bo ludzie do mnie proszą mi o pomoc. Przyniosłem kolejny pakiet, nie? Któryś tam nie tak dużo, nie? Przy okazji. I powiedzmy, jeżeli pracownik mówi, że przyjmę, ale, bo jeszcze nie czas, jakby ta wioska nie jest brana pod uwagę, wezwa nie ma i tak dalej, nie? No, notabene chyba wezwanie z 8 zł kosztuje, nie? Pismo. To czy ogólnie mieszkańcy, nie mówimy tutaj o jakimś radnym, który tam pomaga ludziom, te mieszkańcy mogą przynosić, jak przy okazji są w urzędzie na przykład lub w okolicy, te dokumenty, które mają, czy mają czekać na to wezwanie na dzień określony? Przepraszam panie radny, wiem to, może źle zabrzmi, jest dobre, ale pamiętam, co mówiłem na zebraniach, a pan chyba nie do końca słyszał, ale zrozumiał. Moja wypowiedź to nie, mieszkańcy w tej chwili samodzielnie nie ma potrzeby, żeby przychodzili z własnej inicjatywy z dokumentami. No, myślę, że jest złe rozwiązanie, jeśli będą z tymi dokumentami przychodzić sąsiedzi. Sam raz uważam, że z tymi dokumentami powinni przyjść, właściciel nieruchomości, bo to jest specyficzny temat. I czekamy na wezwanie z gminy. A ja, to, co ja mówiłem, to ja mówiłem o innej sytuacji, panie radny. Bo są takie sytuacje, i my nawet o to pytamy. I wiem, że są takie sytuacje, że mieszkaniec otrzymuje wezwanie, nie ma umowy, nie ma żadnych dokumentów, nie idzie do urzędu, czeka 3, 4, 5 miesięcy, w tym czasie zawrze umowę, weźmie parę razy, wyciągnie i dopiero idzie do urzędu. Ja w tym sensie mówiłem. Dostajesz wezwanie, idź do urzędu od razu. Nie masz dokumentów, nic się nie stanie. Będziesz pouczony, za następnym razem wezwany, nie czekaj, aż nazbierasz dokumentów, dlatego że w międzyczasie, jak się nie stanie do urzędu, ja mogę uruchomić postępowanie już takie poważniejsze wobec mieszkańca, że związane z tym, że on nie reaguje na wezwanie. I moje wypowiedzi na zebraniach tego dotyczyły. Nie czekaj, nie masz czegoś, nie czekaj, nie zbieraj, nie odkładaj, idź do urzędu, powiedz, że nie masz. Tego moja wypowiedź dotyczyła, panie radny, a nie tego, żeby mieszkańcy wszyscy szli do urzędu z tymi dokumentami. Takie rzeczy nie mówiłem, bo myśmy się i tak zapchali tym wszystkim, co robimy. No, byłbym samobójcą, gdybym namawiał mieszkańców, żeby wszyscy samowolnie, dobrowolnie w tej chwili szli, bez żadnej organizacji do urzędu. Myśmy i tak na kilka miesięcy wstrzymali te prowadzone postępowania, bo nie byliśmy w stanie, ze względu na choroby nawet pracowników, długie zwolnienia, nie byliśmy w stanie realizować zadań. Więc ja tego nie mówiłem, panie radny. Cały czas, jeszcze raz powtarzam, proszę do mieszkańców. Jeśli ktoś otrzymał wezwanie, wtedy trzeba iść do urzędu. I prośba moja dotyczy tego, nie odkładać tego, nie gromadzić sobie dokumentów, ja pójdę za 4, za 5 miesięcy, dopiero jak będę miał dokumenty, to zaniosę. Nie, przyjdź od razu, nie mam, mówisz, że nie mam, sporządzimy dokumentację, będzie pouczenie, nic się nikomu nie stanie. Natomiast stać się coś może, jak ktoś nie przyjdzie na wezwanie, bo wtedy uruchomimy inne postępowania z KPA, a tam już są konsekwencje konkretniejsze, wynikające z polskiego prawa. Więc tego dotyczy tylko i prośba tu w tym zakresie do mieszkańców. Nic się nie stanie, ale w tej chwili, które są takie, to nawet już teraz nie nazywamy wezwaniem, tylko takie zaproszenie do urzędu, przyjść i będzie wszystko dobrze. Czy powiedzmy jeszcze jedno, że jak dany mieszkaniec na dziś dostanie na przykład na panią ósmą, ale on ma wizytę u lekarza, ale on nie ma wyznaczonej godziny, wiesz, no przepraszam, my nie wyznaczamy godzin, nie wyznaczamy godzin, my nie wyznaczamy godzin. Czy jak przyjdzie za dwa dni, nic się nie stanie, chodzi o ty, nic się nie dzieje, chodzi o ty, ja mówiłem na zebraniach w pewnym momencie, kiedy do mnie dotarły informacje, że są sytuacje takie, że ludzie odkładają wizytę na kilka miesięcy, żeby sobie nazbierać dokumenty, w międzyczasie mieć dwa razy opróżnienie zbiornika, bo on będzie wyzwaniał na nic. Nie chodziło o tych. Natomiast my nie wzywamy na konkretny dzień i na konkretną godzinę. To jest wezwanie, na które trzeba zareagować niezwłocznie, ale to wcale nie oznacza na konkretny dzień. I tu proponuję, przepraszam bardzo, w tych przypadkach, żeby nie było żadnych zastępstw. Tu przychodzi ten, który jest zobowiązany, wobec którego ma być prowadzone postępowanie. I w ramach tego
przepraszam bardzo, zaproszenia do urzędu, my tworzymy pewną dokumentację i w ramach tego tworzenia tej dokumentacji nie powinna się pojawiać osoba w postaci sąsiada czy innej osoby przyjaznej, tylko właściciel posesji. Ten temat zakończyliśmy, myślę, te też, że to tyle dyskusji było, że już więcej nie ma co. Punkt 7, sprawy wynące. Ja bym miał. Proszę bardzo. Panie Wójcie, ja miałem do Pana taką prośbę, żeby Pan zwrócił się do zakładu energetycznego z możliwością albo przebudowy, albo zmiany tych lamp tutaj w centrum polskiego przy kościele. To przejście jest niedoświetlone. Tam pytałem, to ta sieć tutaj na tym odcinku przynależy do zakładu energetycznego. I no to jest taka ciemna dziura we wsi. Pod byłem młodym chłopakiem, no to te lampy, te same się świeciły. I po dziś dzień te same lampy się świecą. To się ale wtedy ci nie trzeba było lampy, jak byłem młodym chłopakiem. No i tego, jak się nazywa. No i najwyższy czas, żeby oni coś z tym zrobili. Druga sprawa to jest... Trzeba od razu powiedzieć, że to zapłat z tym nic nie zrobi. To jest zadanie własnej gminy. Natomiast... Tak, to jest zadanie własnej gminy, bo no, ale... w tym przypadku nie możemy finansować tego zadania poprzez dotację, a więc możemy z własnych środków. I z własnych środków trzeba to sfinansować. Poruszamy. Słucham? Poruszamy. No to mówię, to jest temat przeznaczenia w budżecie. W budżecie w tej chwili na to środki no, nie ma. Więc trzeba w budżecie na to zabezpieczyć środki na wymianę lamp ze środków własnych. Tego nie mamy zabezpieczonych w tym na ten rok. To cała ta procedura i projekt? No nie, no w budżecie środki muszą na to być, bo to my musimy to sfinansować własnymi środkami. Ale z tego programu, co wymiana tych lamp. No to nie, bo to jest na nie naszych słupach. To dotyczy oświetlenia ulicznego na zakładowych słupach. Tam część jeszcze jest w ogóle takiego oświetlenia, co do którego, ale to chyba tego nie dotyczy. Polskiego nie dotyczy. Część oświetlenia jest pana radnego, to pewnie dotyczy, że to jest nie nasze, to jest nie zakładu energetycznego. Mówi, że to był młody taki było oświetlenie. Wydaje mi się, że krajówka nie, A nawet gdyby krajówki to dotyczyło tej części, bo tam mamy 500 ileś chyba takich lamp, co do których nikt nie ma tych dokumentów, że to jest, nie wiem, zakładu czy też gminy. Zakład uważa, że jest ich. Nie mając też dokumentów, ale my nie mamy. No to myślę, że to już zakładem, jeżeli my się zdecydujemy na wymianę sami, bo zakład tego nie zrobi, na wymianę sami, to z zakładem się dogadamy. Natomiast no, ta jakość oświetlenia w polskim będzie taka, jaka będzie bez względu na to, co przyczepimy na słupach, ze względu na to, na tej części zakładowej, nazwijmy to, na sieci zakładu, dlatego że no, ona jest tak zlokalizowana w stosunku do jezdni, że kiedyś to było takie oświetlenie, takie, że tak powiem, tajwaj było. Natomiast dzisiaj no, odbieramy tak, jakby go wcale nie było. I takich oświetleń trochę mamy. Najgorsze to jest to, że to są dotyczy oświetleń przy tych drogach takich, no, Wojewódzka w Żdanowie. No, praktycznie na tym początkowym odcinku skrzyżowania no, oświetlenie jest, jakby go nie było. Szeroka droga, gdzie tam do jezdni, a gdzie są te słupy. Tak, więc no to rzeczywiście, ale mówię, to jest temat nasz, po naszej stronie, jak zdecydujemy się na to wydawać środki, no to my to możemy finansować i wtedy rozmowy za co. No to sprawa do dyskusji, tak? Ale mam też drugą sprawę, jak no tyle lat się tam chodzi, jakby się tego nie zauważyłem. A teraz jest sprawa z chodnikiem, tam próbuję sobie zrobić zdjęcie. Panie mówicie, tu jest taka sprawa. Krajówka. No, w tej krajówce, ale tak, tu się kończy chodnik, tu taki jest wycinek, tu jest dół i nie wiem czy zakład. No czekaj, który to jest miejsce? A tutaj przy kościele. I tam te starsze kobiety chodzą na rzeżanie, jest na drogę krzyżową. Tutaj przy Piotrze z Zieminiukiem. A to tutaj, bo tam był jakiś problem, przepraszam, do świętego mieć dziesiątko, tak? Nie, nie, wcześniej. Wcześniej, tam osiemka jest zrobione w miarę. Tutaj jest przełamanie chodnika gdzieś w tym miejscu, tak? Jest koniec chodnika, a potem tu taki ponad płotem idzie taki. No bo to musiał być jakiś problem przy budowie chodnika. Może bo, był, może nie był, nie wiem, co to było. Kiedyś, może coś rosło, nie?
I teraz chodzą no, starsze kobiety na drogę krzyżową. No i tam jest taki ten właśnie taki. No to jest cały czas jakiś problem, że to jest droga krajowa, żeby to nie była droga krajowa, to w sensie przynajmniej organizacyjno-prawnym nie byłoby problemu, a to jest droga krajowa, więc podejrzewam, no to ja nie, my nie możemy wejść sami na realizację zadań, więc generalnie jeżeli oni sami nie zrobią, spróbujemy zasygnalizować temat, żeby oni to sami zrobili, no a przynajmniej pozwolili nam, jeżeli na to nie pójdą w ramach remontu, żeby czy bieżącego remontu to zrobić, no to trzeba będzie dokumentację uprozorować, ale zasygnalizujemy. Pani dyrektor Kasia mi jutro przypomni. Więc my ten temat najpierw skontaktujemy się tutaj z naszym oddziałem wojskowym generalnej dyrekcji, czy zrobi to w ramach bieżących tematów. No to jakby to puścili, to byłoby trochę łatwiej. Ja mam jedną sprawę, panie wójcie. To jest sprawa natury takiej ochrony środowiska. U nas w Karnowicach jest jedno bocianie gniazdo. Ono zostało nauczone strukturę. I już słyszałem, że z Afryki już przelatują buciany i ten pierwszy bocian, jak przyleci, gdzie on tam będzie, gdzie on tam będzie tego, gniazdową. I to słyszałem, że są takie kosze, takie tego, żeby tam zrobić mu to. Jeden bocian w Karnowicach, jedno gniazdo mamy i to, że jak trzeba, słup jest słup, cementowy słup. Ale i tam nie jest stoi, w sieci zakładowej, czy nie? Stoi na polu, zwykły słup. Specjalny dla bociana. Specjalny dla bociana. Jest jeden słup. No to tylko, że zainteresujemy się tym, bo nie tam za giełdą, po prawej stronie tam. Ale panie radny, to jest jeden temat, no, że tam niczym nie wjedziemy. Słuchaj, pan podwyżką jest. Ja ten z gościem rozmawiałem. On pozwolił wjechać na tę górę. Ale nie w takich warunkach chyba. No nie w tych warunkach. Wjechać tam teraz? Nie. I teraz nie wiesz. Nie, no wjechać może by i wjechał, czy wyjedzie, to wjechać. Tam struktura powierzchni, korozja i ona się tak wychyliła. Znaczy nam trzeba, bo te takie kosze, nazwijmy to tak, to gdzieś tam trochę marynarzy, ochrony środowiska i oni ostatnio pozyskaliśmy jeden dla ulicy Japrzeckiej. Więc to trzeba próbować od nich pozyskać. Ale tak to trzeba samemu robić. To nie można samemu arkami wyjść, czy to może nie na przykład. Tak jest, to w tym koszu jest, to przewodniczący wie, jak ten kosz leciał w Ulicy Japrzeckiej, co w tym koszu. Chcemy to wysłuch. Ale zaraz tam jest? Jest, ja. No to przewodniczący wie, co tam w tym, co jest w tym koszu. Ile ton ziemi spadło, czy czegoś w Ulicy Japrzeckiej. Dzisiaj było porządek potem był robiony. Także to nie jest tak, że ten kosz się tak łatwo da zdjąć, że tam coś, tam naprawdę to, co jest porządne, jest tego sporo. To ważne. Także no, trzeba jakoś tam zareagować. No tak, tylko prawda ma zwrócić uwagę, że słuchajcie, my jesteśmy w stanie to wszystko sami zrobić, a nie mamy komu to rozstrzygnąć. No słuchajcie, to no, zobaczcie, jaki to jest zakres zadań. My już do was dosłownie są tego, ja już do was dosłownie są nie przekażę. Komu innemu też nie mam komu przekazać, więc tu możemy się tylko posiłkować, jak nam się uda jeszcze pozyskać ten kosz z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, bo jak nie, to trzeba samemu po prostu zrobić. Gzokiem. No i gzokiem to realizować. Albo usługą zewnętrzną, tylko nie wiem, czy usługą zewnętrzną to jest, jak chce takie coś robić i bawić się w to. Trzeba samemu temu wyzwanie podjąć. Dobrze, na razie to zapisujemy, sprawdzimy, jak to rzecz wygląda. Przede wszystkim sprawdzimy, czy jesteśmy w stanie pozyskać jeszcze koszt taki. No a do, potem do robienia czegoś to już muszą być warunki. W Ulicy Japrzeckiej zrobiliśmy. Wczoraj lecące. I bociany są? Wczoraj były widziane lecące bociany w gminie Łabunie. No już w Gęsi, Czorami lecą. Jak ma Łabunie, to każdy ma mi blisko. Może to tak było. Pociągamy, lecą Łabunie. Dobra, słuchajcie, wszystko już? Dziękuję. Ja mogę jeszcze... Proszę bardzo. Przypominam Państwu ustęczenia, to jeszcze jest tydzień. To jest raz. I sesja planowana ostatnia jest 3 kwietnia, zobaczcie. Sesja taka ostatnia,
Wobec przewodniczącego jest dzisiaj, że nie ma sesji tej, którą ja gdzieś tam planowałem w środę, w Wielkim Tygodniu, tylko będzie bardzo środa po świętach, sesja jedna. Oczywiście tam nic się nie dzieje w sensie prawnym, oprócz jednego. Jeżeli jesteśmy w samobyśle, że Fundusz Sołecki 25 roku nie zatrzymujemy. Gdybyście myśleli o tym, żeby zatrzymać, to sesja musi być w marcu. 3 kwietnia już się nie uda zatrzymać. Ja takiego projektu uchwały nie mam zamiaru przedkładać, więc jeśli nie macie innego zdania w tym zakresie, więc nic się nie dzieje, że ta sesja będzie 3 kwietnia, a nie gdzieś tam 28 marca jak miała być. Dobrze, dziękuję bardzo za udział w pracach komisji. Zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję bardzo.